Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Nie musicie też bardzo wysoko wchodzić na palce tutaj, kiedy wchodzimy do góry. Po prostu chodzi o to, żeby trochę zróżnicować ten krok, żeby jak oglądacie walca i on jest taki piękny i płynny, to właśnie przez to, że mamy to ugięcie kolana i wejście do góry. Bardzo ważna rzecz jest taka, nie róbcie bardzo dużych kroków. One nie muszą być bardzo szerokie, tego unikajcie. Raczej stawiajcie krok tak, jak jest Wam po prostu wygodnie postawić. Czyli nie jakieś strasznie duże kroki, to jest bardzo normalne. Na początku niestety pojawiają się duże, ale później pamiętajcie o tym, żeby te kroki po prostu były swobodne. Panie w szpilkach też, uwierzcie mi, nie jest bardzo łatwo zrobić bardzo duży krok do przodu, więc niech te kroki będą małe.